Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Aga. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam na odcinek, do którego przygotowania zainspirowała mnie pogoda. Na zewnątrz od kilku dni leje, akurat w tym momencie się przejaśniło i obawiam się, że niestety tak właśnie będzie wyglądała reszta tej jesieni i zimy, czyli będzie dość deszczowo i nie ma chyba lepszego momentu, aby przygotować Wam porównanie dwóch przeciwdeszczowych płaszczy marki Stutenheim, a także marki Reigns, które mam w swojej kolekcji i może akurat ktoś z Was był zainteresowany, myślał, rozważał jego zakup i potencjalnie ten film Wam pomoże w wyborze. Zacznę może od tego, który mam w swojej kolekcji już od trzech lat. To jest właśnie marka Stutenheim. Jest to szwedzka firma, która powstała w Sztokholmie w 2010 roku i z czym się szczycą, że produkty są, te płaszcze są wykonane w Europie. Płaszcz jest wykonany z takiego materiału, który moim zdaniem przypomina trochę kalosze, no bo to jest guma i domyślam się, że nigdy w Szwecji nie byłam, ale domyślam się, że tam więcej troszeczkę nawet pada może niż w Londynie i taki płaszcz przeciwdeszczowy to jest podstawa. To jest ta wersja heavy, czyli dość ciężka i to czuć już po tym, jak on nawet tutaj wisi Wam na wieszaku. Do wyboru macie mnóstwo kolorów i też modeli dłuższe, krótsze. To jest taka średnia wersja, mają też bardziej kobiece, które są rozkloszowane. Ja wybrałam sobie taki piękny kolor, który moim zdaniem bardzo mi pasuje. Ja bym go nazwiała kolorem szałwiowym, taka delikatna mięta zgaszona i każdy z tych płaszczy ma też kaptur. Podszewka jest taka wykonana z materiału, który powoduje, że ciało się w jakimś tam stopniu nie poci, ponieważ go noszę, tak jak widzicie, on ma tutaj plamki, to musicie mi patrzeć, to nie jest, wiecie, coś nowego, które dopiero co rozpakowałam. Wszędzie każdy szef jest dodatkowo zabezpieczony takim spawem, który został zapieczętowany i co sprawia, że płaszcz jest naprawdę przeciwdeszczowy. Do zapięcia mamy tutaj zatrzaski, a w środku jest, jakby ktoś pytał ewentualnie o mój rozmiar, to ja jestem S-ka i w środku jest flaga. Mamy też tutaj kieszenie z napami, dość pojemne, czekajcie, co tutaj ma. Paragony, pieniądze, no wszystko, chusteczki, czyli wszystko jak zwykle. Problem, jaki mam z tym płaszczem, jest taki, że w moim przypadku rękawy są troszeczkę za długie. I kiedy próbowałam te rękawy odwinąć, aby były odpowiedniej długości, niestety, kiedy pada deszcz, a tak jak mówiłam wcześniej, płaszcz jest bardzo wodoodporny, sprawia to, że ta woda po prostu z niego spływa jak po kaczce. I niestety czasami tak mi się zdarzało, że spływając, wpływałam tutaj do rękawa i po prostu wszystko tutaj było mi mokre. Ale tak jak mówię, to możliwe. Nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że moje dłonie, ręce są dość krótkie, ale tak poza tym jestem z wodoodporności bardzo zadowolona, ale jest to płaszcz dość ciężki, dość dużo zajmuje miejsca. Też musicie uważać, ze względu na ten materiał, z którego on jest wykonany, kiedy jest mokry, nie możecie pod żadnym pozorem położyć go blisko, szczególnie rzeczy typu denim, bo może niestety pofarbować Wam i będzie bardzo trudno później te plamy stąd usunąć. Także taka moja tutaj przestroga. Próbowałam też z tym płaszczem trochę w zimie, bo pomyślałam sobie, że może jeżeli bym nałożyła jakieś ciepłe ubranie pod spodem, to mógłby też się sprawdzić na taką zimową chlupę typu śnieg, ale niestety mam wrażenie, że on jest taki zimny. Nie wiem, jak to określić. Może dlatego, że to jest guma i nie było mi w nim ciepło. Ja wiem, że czytałam różne opinie na temat właśnie tych płaszczy i niektórzy używają go jako płaszcza zimowego, jako takie dodatkowe, wiecie, zewnętrzne ukrycie. I rzeczywiście on sprawi, że będzie Wasza kurtka wodoodporna, ale nie wiem, czemu mi było w nim po prostu zimno, było mi im chłodno. Muszę też jeszcze wspomnieć, że niestety od momentu, kiedy ja kupiłam ten płaszcz, cena jego wzrosła i w tym momencie kosztuje 250 funtów, także jest to inwestycja na lata, ale
też właśnie po, zobaczcie, tylu latach korzystania z niego w okresie jesienno-zimowym, wiosennym. Generalnie ja korzystam z niego, kiedy na przykład idziemy z Alkiem na mecz obserwować, a bardzo często niestety padało, to właśnie to jest płaszcz, który nakładam na zewnątrz, bo wiem, że będzie mi, że nie przemoknie, tak? I co też mi się podoba, że pomimo tych właśnie wielu lat nie marszczy się, nie kruszy się ta guma, nie, no dalej jest taki, jak był na początku, czyli to jest zakup, inwestycja na długie, długie lata. Ale bardzo, ale to bardzo ucieszyłam się, kiedy przypadkiem na Carbucie znalazłam płaszcz marki Reigns, który był w sumie, między tymi dwoma się wahałam. Przy tym kilka lat temu, kiedy szukałam wodoodpornego płaszcza, myślałam między albo tym, albo tym i padło na tamten. Ale kiedy znalazłam ten, po prostu z ciekawości chciałam spróbować, jak się on będzie sprawdzał. I w tym momencie jest moim ulubieńcem. Reigns to marka z Danii. Powstała w Kopenhadze w 2012 roku, czyli dwa lata po tym, kiedy powstał Stutenheim. Nie wiem, czy to od razu w kamerze zauważycie, ale pierwsza różnica, która rzuca się w oczy, to jest grubość materiału, z jakiej jest wykonany, ale tak, wiemy, że też na stronie Reigns możecie znaleźć wersje cięższe. Nie wiem, w sobie nie dotykałam nigdy, także nie mogę Wam porównać do tej, którą mam już Stutenheim, czy one są tak samo grube, czy troszeczkę może mniej. Tak jak widzicie, ma inną podszewkę, ale też po raz kolejny wszystkie szwy są zespawane, może nie tak w takim stopniu jak w tamtym płaszczu, ale też z zewnątrz na pewno. Dla referencji ja mam rozmiar SM. Tutaj widzicie, już zaczyna mi się trochę łuszczyć. Ok, teraz dopiero to zauważyłam. Nie widziałam tego wcześniej. Nie wiem, czego to zasługa. I jeszcze taka dodatkowa informacja, że te płaszcze są robione w Chinach. Co też może się przekładać na cenę, o której Wam powiem za chwilkę. Tutaj troszeczkę mamy inny krój. Ten jest troszeczkę dłuższy. On z tyłu ma tutaj dwa wywietrzniki, aby nasza skóra i nasze ciało oddychało, no bo to jest materiał, jakby nie patrzeć, nie przepuszczający kompletnie powietrza, ze względu na to, że ma być wodoodporny, ale jest o wiele lżejsza. Też nie wiem, czy tutaj dotknęłam czymś mokrym, bo nie było tej plamy wcześniej. Też ma zatrzaski z emblematem marki Reigns. Kieszenie tutaj z przodu też dość pojemne. Ten jest troszeczkę, to się nazywa fishtail, ma troszeczkę dłuższy tył. Też mi się bardzo, znaczy nie miałam wyboru, jeżeli chodzi o kolor, bo po prostu wzięłam, co było, ale bardzo mi się podoba w sumie ten kolor i uważam, że jest idealny na jesień. W przypadku tego, moim zdaniem, rękawy lepiej na mnie wyglądają. Też tutaj jest taki element, że możecie zmienić ich szerokość, czyli nie będzie Wam tutaj właśnie woda ściekła, tak jak się dzieje w przypadku tamtego. Sznurki do tego, aby sobie kaptur dobrze ustawić, żeby Wam pasował. I tutaj też są, tak jak wcześniej mówiłam Wam, kieszenie pełne moich chusteczek i rzeczy. I powiem Wam, że po ten płaszcz sięgam częściej. Między innymi ze względu na to, że mogę go złożyć do bardzo małych rozmiarów, czyli jest super kompaktowy i mogę go nawet mieć w plecaku. Kiedy pada deszcz, to po prostu go wyciągam. Podoba mi się też w nim to, że mogę go nałożyć na inne kurtki. Nie testowałam go jeszcze, wiecie, zimą. Tutaj widzicie, ma taki daszek jakby kaczki, żeby ta woda Wam na twarz nie ściekała. Ale w moim przypadku zauważyłam, że po prostu wygodnie mi się go używa i bardzo jestem zadowolona. Kolejna zaleta to cena w porównaniu do Stutenheim. Ten kosztuje 95 funtów, co też jest wysoką, dużą kwotą. Tak jak mówię, to jest ta lżejsza wersja, także nie pamiętam dokładnie, musicie sprawdzić na stronie, ile kosztuje ta grubsza, wykonana z tego bardziej treściwego materiału. Ale oba, jeśli się nie mylę, mają też pod pachami dziurki. Ten też właśnie ze względu na tą wentylację, bo inaczej byście się po prostu mogli w nim udusić, kiedy byłoby parno, tak? Ponieważ ten płaszcz jest w mojej kolekcji dopiero od początku roku, jeśli się nie mylę, także nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak z jego trwałością, ale obawiam się, przed chwilą co widziałam na metce, to są już pierwsze oznaki, że niestety będzie, nie będzie tak trwały jak tamten i nie będę mogła się nim tak długo cieszyć. To może też właśnie jest zreflektowane w cenie. Ale jak na razie, jeżeli chodzi o samą jakość, tutaj wszystko jest w porządku i nadal jest wodoodporny, nadal się sprawdza i nadal go bardzo lubię i na pewno nie będę przestawała go używać. Ok,
To chyba tyle ode mnie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania dotyczące właśnie tych dwóch płaszczy, to oczywiście możecie zostawić je na dole w komentarzach. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Dajcie mi znać, czy może używałyście, jakie macie doświadczenia. Na pewno wiele osób też będzie z miłą chęcią chciało posłuchać tego, co Wy macie do powiedzenia na temat tych produktów, albo może podobnych, chociaż właśnie też jeszcze muszę dodać, że są to produkty, których widziałam na rynku, powstaje mnóstwo kopii. Wiem, że praktycznie każdy chyba sklep zrobił ich własną wersję podobnych płaszczy. Nie wiem, czy aż tak gruby jak ten Stutenheim, ale bardziej podobny do tego. Ale po raz kolejny, nie wiem właśnie jak z ich trwałością, nie wiem jak z gwarancją. Ten, jeśli się nie mylę, ma 2 lata, już nawet nie pamiętam ile ma tamten, bo to mnie w sumie nie dotyczy niestety. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Pa!